ta wystawa ma tytuł Sportowcy z Chojny. Sportowcy, czyli ludzie, tacy po prostu normalni obywatele polscy. Sportowcy, czyli przepychają się, palą sporty i przepychają się przez życie i kombinują. W Warszawie w gruncie rzeczy już mieszkam około 50 lat. A Radzymin jest zawsze moim sentymentalnym miejscem, moją pierwotną miejscowością, do której zawsze jeździłem kolejką. Po 50 latach doświadczeń takiej sztuki narracyjnej odszedłem do wniosku, że teraz już mogę malować obrazy abstrakcyjne, obrazy, które działają tylko na uczucia. Chojna dla mnie jest takim przeżyciem bardzo malarskim. Ja zawsze mówię, że wybieram się do Toskanii. A pytają się, które miejsce? Ja mówię, w Chojnie, do Toskanii północy.